Hejka wszystkim, witam z na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj przychodzę z filmem, w którym będziemy sobie porównywali wydania specjalne książek i wydania podstawowe. Też od razu na samym początku powiem, że inspirowałam się tutaj filmem Zaksiążkowanych, tylko że one oceniały wydanie jakby nowe i stare, a ja będę właśnie oceniała pomiędzy wydaniem specjalnym, a wydaniem takim normalnym, które jest ładniejsze, czy faktycznie wydania specjalne są zawsze takie ładne. W tym filmie akurat w tej części, bo nie wiem, może zrobię więcej kiedyś części, ale w tym filmie akurat będę mówiła tylko o książkach, które mam u siebie ręcznie. Znaczy jest jedna książka, której nie mam, kiedyś ją miałam, ale ją sprzedałam. A tak to wszystkie książki mam u siebie, więc może w kolejnym filmie zrobimy książki, których w ogóle nie mam u siebie, ani tych wydań podstawowych, ani specjalnych. Jeśli chcielibyście taki film, to dawajcie koniecznie znać mi w komentarzach. Troszeczkę tych książek mam. Ja tutaj gdzieś wam, mam nadzieję, że będą się wyświetlały wydania specjalne. Tutaj ja mam swój komputer i ja sobie na nim będę wyszukiwała te wydania specjalne, aby na pewno się tam nie pomylić w mojej ocenie. I jeszcze jedna informacja, dlaczego nie mam na sobie okularów, jak możecie zobaczyć, ponieważ dzisiaj korzystam z mojego statywu, który ma trochę lepsze światło, a jak ubieram okulary, to w ogóle nie widać moich oczu, tylko ciągle to się odbija w szkle. Dlatego stwierdziłam, że bez okularów nagram ten film, bo po prostu będzie wam prawdopodobnie lepiej go oglądać, jak po prostu będziecie widzieć moje oczy, a nie światło odbijające się, więc już tak, tym pozytywnym akcentem możemy zaczynać, więc zaczynajmy. I tutaj wybrałam też akurat książki, których wydania specjalnie mniej więcej kojarzę. Oprócz tego, że będę je sobie wyświetlała na komputerze, to też trochę mam je wizualnie w głowie wyobrażone, więc tak, już tutaj tylko daję wam znać. I pierwszą książką będzie Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Akurat tutaj wydanie specjalne całkiem dobrze znam, ale chciałam sobie je jeszcze wyświetlić na komputerze, więc jak będę patrzyła trochę w dół, to wiecie, na komputer patrzę. Ja je dobrze znam, ponieważ kupowałam mojej przyjaciółce na urodziny wydanie specjalne i trochę je oglądałam i tak dalej. Wydanie specjalne, o tutaj mam nadzieję, że wam się wyświetla. Wydanie specjalne Siedmiu mężów Evelyn Hugo jest w obwalucie. Jakby taka główna okładka to jest taka okładka angielska. Jak ściągamy tą obwalutę, to jest jakby cała zielona, jest gruba oprawa, jest cała zielona i taka jakby taśma, taka filmowa, bym wam powiedziała. To wydanie jest ładne, szczególnie mi się podoba w nim okładka, no bo okładka jest naprawdę bardzo ładna. Jednak uważam, że są ładniejsze wydania specjalne. To powiedziałabym, że wydanie specjalne jest takie bardziej już dla takich faktycznie dużych fanów Evelyn, którzy po prostu chcą mieć bardzo dużo wydań tej książki. I no, jest ładne, ale wiecie, są ładniejsze po prostu, dlatego akurat tutaj uważam, że powiedziałabym, bo będziemy sobie robili taki mini ranking, że po prostu albo będzie wydanie specjalne ładniejsze, albo na równi, albo słabsze. I tutaj akurat chyba jeśli chodzi o Siedmiu mężów Evelyn Hugo, o tutaj wam się powinno wyświetlać, to uważam, że te wydania są na równi, bo oby te dwa wydania mają w sobie coś takiego, co, no wiecie, po prostu taką iskierkę, ale jakoś ani to nie przewyższa jakoś tego drugiego. Ale wydaje mi się, że całkiem dobrze określiłam właśnie to specjalne wydanie Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Tym, że no faktycznie ona jest chyba bardziej dla tych osób, które po prostu chcą mieć tą książkę w większej ilości egzemplarzy, bo tak bardzo ją lubią. Teraz książkę nie muszę sobie wyświetlać na komputerze, ponieważ znam ją naprawdę bardzo dobrze. I no, to wydanie specjalne widziałam naprawdę nie raz i ja je ubóstwiam, szczerze mówiąc, no ale dobra. Już o jaką książkę chodzi? Chodzi tutaj o Krew, która nas dzieli. To wydanie specjalne, ogólnie. Mondrave robi naprawdę świetne wydania specjalne i strasznie, bardzo, naprawdę bardzo lubię wydanie specjalne Krwi, która nas dzieli, ponieważ ona jest w grubej oprawie i jeśli chodzi o brzegi, to te brzegi są bardzo podobne do tych listków, od tych tutaj i tak mniej więcej wyglądają brzegi. Jeśli chodzi o wklejki, to mamy dosłownie to samo, co tutaj. Wyklejka jest taka sama, tylko po prostu to jest, no wiadomo, w grubej oprawie, więc może to nie jest jakieś wydanie specjalne takie, że wiecie, ma jakoś mnóstwo i wiele niesamowitych i pięknych dodatków, ale uważam, że no jest bardzo ładne, naprawdę ładne i ona ma jeszcze wstążeczkę, zapomniałam powiedzieć. I ta wstążeczka też jest naprawdę mega ładna i ogólnie bardzo lubię to wydanie specjalne Krwi. Ono jest takie jakoś, nie wiem, dla mnie jest ono jakieś takie bardzo estetyczne, no nie? I naprawdę nie mogę się doczekać, aż zobaczę na żywo wydanie specjalne drugiej części, bo wydaje mi się, że może być tak samo dobre, jak wydanie specjalne pierwszej części. Mimo tego, że naprawdę bardzo lubię wydanie specjalne Krwi, która nas dzieli, to jednak uważam, że będziemy mogli tutaj znaleźć lepsze jeszcze wydania specjalne, bo tak naprawdę te dwie książki, mimo że wydanie specjalne jest naprawdę niesamowite, to uważam, że jakoś nie różni się ona bardzo od oryginału,
A w porównaniu, jakie tutaj zaraz będziemy mieli książki, to uważam, że chyba tutaj też, jeśli chodzi o krew, która nas dzieli, to dam to na równi po prostu, bo no jak już mówiłam, po prostu jeszcze są lepsze wydania specjalne, mimo tego to jest naprawdę świetne. Następnie wydanie specjalne, tym razem komiksu. Już wam mówię, jaki to jest komiks. Jest to komiks Heartstopper. Na pewno większość z was słyszała o Heartstopperze, bo jest to jedna z takich mocno popularniejszych książek na TikToku, BookToku, Bookstagramie, no i na wszystkich takich platformach, na których po prostu możecie słyszeć o książkach. Tutaj akurat powiem wam, że nie jestem za wielką fanką tych wydań specjalnych. One nie mają dla mnie czegoś takiego, wiecie, takiej tej iskry, bo one chyba nawet nie mają barwionych brzegów. Tylko one mają, po prostu nawet okładka jest prawie taka sama, bo okładka jest prawie to samo co tutaj, tylko że to jest takie jakby w dwóch kolorach i jeden się tak, powiedziałabym, mieni. Tutaj wam się powinno wyświetlać, więc powinniście wiedzieć, o co mi chodzi. Ale jednak mimo wszystko uważam, że nie jest ono jakieś ładne. I jedyne co, to w trzeciej części Heartstoppera, w wydaniu specjalnym, znajduje się jeszcze na samym końcu taki mini dodatek komiksowy o przyszłości Nika i Charlie'ego, ale poza tym to tych pierwszych tomach nie ma niczego specjalnego i tak naprawdę no, gruba oprawa i trochę inna okładka, ale w sumie bardzo podobna, więc uważam tutaj, ogólnie to wydanie też specjalnie jest jakieś takie bardzo ładne i nie powiedziałabym, że widać po nim, że jest jakoś bardzo specjalne, więc akurat tutaj stwierdziłabym, że chyba wydanie podstawowe jest lepsze, bo no nie wiem, to specjalne, ono mnie w żadnym stopniu nie urzekło, bo ono jest bardzo podobne, a też tutaj oceniam bardziej tą pierwszą część. Fajnie, że ta trzecia ma dodatek, ale jednak szkoda, że ma tylko ona, a nie pierwszy, drugi, czwarty tom i piąty, bo bo nie wyróżniały się one niczym takim bardziej, no i jak już mówiłam, wydaje mi się, że akurat tutaj podstawowe wydanie Heartstoppera wygrywa. No i słuchajcie, teraz przechodzimy do wydania specjalnego, które ja naprawdę bardzo lubię. Ogólnie wydania specjalne z tego wydawnictwa bardzo lubię. Już przed chwilą mówiłam o jednej z książce z nich, ale wydaje mi się, że to wydawnictwo im dalej z wydaniami specjalnymi, tym lepiej to wygląda u nich, czyli wydawnictwo Moondrive. I tym razem chcę wam powiedzieć o Małych Złodziejach. Jeszcze tej książki nie miałam możliwości czytać, jednakże chcę ją przeczytać za niedługo, ponieważ no, mam nadzieję, że naprawdę się na niej bardzo, ale to bardzo zachwycę. Naprawdę, mam wielką nadzieję na to. I już wam mówię, co ma wydanie specjalne, bo tutaj akurat sobie weszłam elegancko na stronę wydawnictwa. Na sam początek wam przeczytam, co ono ma i co dopiero zaraz będziemy sobie omawiać. Wam się tutaj już powinno wyświetlać i to ma tak. Twardą oprawę, barwione brzegi, ilustrowane wklejki i tasiemkę. I może też tutaj taki jeden, może taki niewielki minus tego wydania specjalnego, to jest to, że chociaż no nie wiem, czy to można nazwać minusem, bo ta okładka, ja uwielbiam tą okładkę i tą samą okładkę ma wydanie specjalne. I ja z jednej strony nie wiem, czy to można nazwać jako plus, czy jako minus, bo w sumie wydanie specjalne fajnie było, jakby miało trochę inną, ale w sumie z drugiej strony dobrze, że ma taką samą, ponieważ możemy rozpoznać, że to jest ta książka, ale w sumie chyba mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Może miałabym troszeczkę z tym większy problem, jakby to było na półce, bo wiecie, dwie mega podobne książki, jakoś chciałabym, żeby to wydanie specjalne się jakoś bardziej oznaczało, ale skoro nie mam tej książki na półce, to jakoś nie za bardzo mi to, mówiąc szczerze, przeszkadza. Ale teraz już przechodząc do wydania, barwione brzegi tutaj naprawdę są piękne, bardzo mi się podobają. Są takie dosyć proste, ale mają taki jakiś swój urok, bo ta książka też się dzieje chyba w dawnych czasach, tak no w przeszłości i trochę te brzegi oddają mi właśnie ten klimat, kiedy dzieje się ta książka, tak właśnie bardziej w przeszłości. Nie chcę tutaj konkretnie mówić kiedy, bo boję się, że palę jakąś głupotę, ale bardzo mi się podobają te brzegi. Tym bardziej twarda oprawa, no wiecie, wydania specjalne i twarda oprawa to jest coś niesamowitego i cudownego, to chyba tutaj nie muszę o tym jakoś więcej mówić. I ilustrowane wklejki. Ja wiem, jak wyglądają ilustrowane wklejki. Tutaj akurat wam nie pokażę, bo tutaj nie ma na stronie pokazane, jak one są, ale widziałam u wydawnictwa Moondrive na Instagramie właśnie te wklejki i powiem wam, że są piękne, bo to są arty z bohaterami. Z bohaterami książki i też są one naprawdę bardzo piękne i potrafią trochę, no nie wiem, jak oni serio wyglądają w książce, ale nie słyszałam żadnych zażaleń, że wyglądają oni właśnie inaczej niż powinni, więc tutaj naprawdę też mega duży plus, bo no
są bardzo ładne i szczególnie jak się otwiera tą książkę i widzi się te arty, to już można powiedzieć, o, to jest wydanie specjalne. I ta wstążeczka, ona, jak ta osiemka, ona jakoś nie odróżnia się czymś wielkim i jakoś nie jest taka, wiecie, wow, ale wydaje mi się, że ta osiemka też sama w sobie daje taki urok. Tutaj szczerze mówiąc troszeczkę nie wiem, jak mam ocenić to wydanie specjalne, czy jest trochę lepsze niż normalne wydanie podstawowe, czy jest na tej samej równi. Tutaj bym chyba się zatrzymała trochę pomiędzy lepszym a takim samym poziomowo, bo okładka jest taka sama i nie wiem, może to lepiej wygląda na żywo, ale czegoś brakuje mi czegoś takiego. Wiem, że jakby słuchajcie, bo ja mam tutaj dwie takie jedne książki i one mają takie niesamowite wydania specjalne, że wtedy to się będę nimi zachwycała, dlatego na razie porównuję do tamtych, ale no, chyba tutaj się zatrzymamy pomiędzy takie, no, najładniejsze i takie podstawowe, bo trochę ciężko mi tak naprawdę zdecydować. Teraz książka, której nie mam u siebie na półce, ale miałam ją kiedyś, ale ją sprzedałam, ponieważ stwierdziłam, że i tak nie zamierzam tej książki czytać. I są to 11 papierowych serc. Tutaj nie będę wam wklejała okładki, będę wam tylko wklejała wydanie specjalne. I ja wam powiem, że no, nie jestem fanką tego wydania specjalnego. Przede wszystkim jest inna okładka i to jest z jednej strony na plus, ale ta okładka jest brzydka. Wydanie podstawowe ma o wiele ładniejszą okładkę, wam powiem. Ona jest taka brzydka, bo to jest taki ciemny, morski, taki różowy, no, no nie wiem, to jest taka słodka, cukierkowa książka, jakoś mi się nie klei to wydanie specjalne. Jedyne, co ma ładnie tę książkę, to wydanie specjalne, to brzegi, bo brzegi są całkiem ładne, ale jednak, no wiecie, nie ma ani jakiejś takiej wyklejki właśnie takiej z artami tego typu, bądź no ta okładka po prostu, ona nie jest ładna, no nie podoba mi się, ona jest taka brzydka. Normalne wydanie ma o wiele ładniejsze moim zdaniem i no, nie wiem, jakoś to wydanie specjalne nie trzyma jak dla mnie uroku tej książki w sobie, tylko no nie wiem, powiem wam szczerze, że jakbym zobaczyła to wydanie specjalne, znaczy ja widziałam na żywo, ale jakbym nie miała nic pojęcia o książkach i jakbym popatrzyła sobie po prostu na to wydanie specjalne, to nie wiem, czy by mnie zachęciło w ogóle, żeby potrzymać w rękach, zobaczyć co to jest i tak dalej, więc tutaj akurat jeśli chodzi o 11 papierowych serc, uważam, że wydanie podstawowe jest o wiele lepsze niż wydanie specjalne. Następne wydanie specjalne i to jest wydanie specjalne książki, którą bardzo lubię i powiem wam, że wydanie specjalne też ma taki swój urok, ale zaraz do tego przejdziemy. Najpierw chcę wam powiedzieć, o jakiej książce będzie mowa i będzie to mowa o Przewodniku po zbrodni według grzesznej dziewczynki. Tutaj wam się już powinna wyświetlać wydanie to specjalne. Powiem wam, że ja bardzo lubię wydanie to specjalne. Może nie jest też takie, wiecie, że jak je widzę, to po prostu padam z zachwytu. Aż tak nie, ale bardzo je lubię, bo po pierwsze jest inna okładka, ale tak samo oddająca klimat tej książki jak to. Te okładki z jednej strony są dosyć takie inne od siebie, ale z drugiej strony są one tak jakoś podobne, dzięki czemu, wiecie, dalej wiemy, o jaką książkę chodzi, nawet jeśli byśmy nie znali tytułu. I te barwione brzegi. To ma chyba jeszcze jakąś wyklejkę, ale nie pamiętam teraz jaką, ale pamiętam, że wyklejkę też ma naprawdę spoko, ale barwione brzegi. Powiem wam, że te barwione brzegi są naprawdę prześliczne, bardzo mi się podobają. One też oddają jakiś taki mroczny i niepewny klimat tych książek. Bardzo mi się to w nich podoba i ta twarda oprawa, jakby chyba wszystkie wydania specjalne lub na pewno o wiele większa większość ma wydania, ma grubą oprawę i to naprawdę daje im mnóstwo na plus. No i te barwione brzegi, one po prostu są śliczne, one też tak oddają vibe tych książek. No, wydaje mi się, że wydawnictwo to po prostu zrobiło, powiem wam, że idealnie, naprawdę idealnie to zrobiło, bo to jak to wydanie specjalne oddaje klimat tej książki, jak ono bardzo pasuje po prostu na wydanie specjalne, jest niesamowite i uważam, że tutaj wydanie specjalne wygrywa z wydaniem podstawowym, mimo że wydanie podstawowe też bardzo lubię, no bo jednak nie oszukujmy się, bo to wydanie specjalne ma jakiś taki swój wewnętrzny urok i chyba też nie słyszałam, żeby jakakolwiek osoba kiedyś mówiła, że te wydania są ohydne, paskudne i w ogóle nieładne, więc to też na plus. Teraz książkę i trochę szczerze mówiąc nie wiem, jak oceniać to, bo ja z jednej strony niby mam wydanie specjalne tej książki na półce, ale z drugiej strony
jest jeszcze wydanie jakby takie bardziej specjalne. I będziemy sobie oceniali to wydanie specjalne i to wydanie bardziej specjalne. I chodzi mi tutaj o czwarte skrzydło, no bo widzicie, mam tutaj wydanie specjalne. Barwione brzegi, o takie ładne wyklejki, tutaj mapka i gruba oprawa, co też daje na plus przede wszystkim te brzegi, ale mamy jeszcze wydanie specjalne, specjalne i to jest to tutaj obok, co widzicie. I powiem wam, że no akurat bardzo mi się podoba to wydanie specjalne, specjalne, chociaż z jednej strony troszeczkę nie wiem, czemu wydawnictwo je zrobiło, jakby spoko. Dla fanów tak, ale nie wiem, skoro już mają jedno wydanie specjalne, to po co im drugie? Nie wiem, ale jest bardzo ładne. Brzegi wydania specjalnego akurat... Nie jestem jakąś największą fanką tych brzegów, są ładne, ale ja chyba jednak mimo wszystko zostanę przy tych brzegach, bo one jakieś, wydaje mi się, że one jakoś tak bardziej trzymają ten klimat właśnie czwartego skrzydła. Mimo tego bardzo mi się podoba okładka. Okładka naprawdę jest taka, wiecie, ona ma w sobie tą jakąś moc. Nie żeby ta nie miała, ale tamta ma faktycznie jakieś, ma jeszcze w sobie to, ma jeszcze w sobie jakąś taką wyjątkową iskrę i wyklejki są bardzo ładne, ponieważ na wyklejkach też są arty i z jednej strony mamy dwóch głównych bohaterów, a z drugiej strony mamy trzy smoki, co powiem wam, że też odwzorowanie tych smoków też nie mogło być takie za proste, mimo uważam, że jakby te arty, one są ładne, ale nie wiem, nie pasuje mi troszeczkę taki styl, w jakim zostały stworzone te postacie. Nie wiem, co to za graficzka robiła te wyklejki i te postacie, ale nie wiem, uważam, że mogłoby to zostać jakoś lepiej zrobione. Wydaje mi się, że ta graficzka, która... Znaczy wiecie, to jest tylko moja opinia, ale ta graficzka, która robiła wydanie jakby art do małych złodziei, wydaje mi się, że lepiej by mogła stworzyć bohaterów Fortwing na tej wyklejce. Mimo tego tej dziewczynie bardzo świetnie wyszły smoki. I do tego jeszcze w tym wydaniu specjalnym, specjalnym na końcu chyba mamy trzy dodatkowe rozdziały z perspektywy Xandera, co no też na pewno jest dużym plusem, bo chyba ani w pierwszej, ani w drugiej części nie można spotkać rozdziałów z perspektywy Xandera, więc na pewno dla fanów Xandera i ogólnie dla samej miłości i relacji głównych bohaterów na pewno takie trzy rozdziały z jego perspektywy to też musi być coś. Uważam, że to wydanie specjalne się bardzo dobrze wybroniło, ponieważ no wiecie, dodatkowe rozdziały, ta piękna wyklejka, okładka, ale nie wiem, jakoś tak... Szczerze, nie jestem pewna, które z wydań specjalnych bym wybrała, gdybym miała możliwość wybrania. No, pewnie jeśli miałabym wybrać droższe czytanie, to wybrałabym droższe, ale jeśli bym miała patrzeć po samych wydaniach, to no, powiem wam, że nie jestem do końca pewna, bo jakoś to wydanie specjalne, takie no, specjalne, normalne, ma jakiś dla mnie taki swój własny, osobisty urok, szczególnie te brzegi, bo te brzegi są naprawdę, one są tak szczegółowo i tak pięknie zrobione, że ja naprawdę się bardzo nimi zachwycam. No i no właśnie nie jestem pewna, powiem wam szczerze. Powiedziałabym chyba, że te wydania specjalne są na równi, bo nie wiem, czy jeśli byłabym powiedzmy w Empiku, to tak nie wiem, po które wydanie bym się rzuciła. Po to specjalne, czy po to specjalne, specjalne? Więc jak dla mnie te wydania są dosyć na równi, chociaż no wiadomo, w tym specjalnym, specjalnym jest duży plus tego, że no jednak są te trzy dodatkowe rozdziały i ta wyklejka. I tutaj, moi drodzy, słuchajcie, pierwszy raz mam wydanie specjalne u siebie i do nagrywania dzisiejszego filmu nawet nie pamiętałam, że to jest wydanie specjalne i że ja mam wydanie specjalne. I jak sobie przypomniałam, to miałam takie, ej, faktycznie mam jakieś wydanie specjalne na półce. I chodzi mi tutaj o Wojowników od Ending Hunter, tutaj podstawowego wydania wam nie będę pokazywała, ale jeśli chodzi o Wojowników, Wojownicy, wydanie specjalne, na razie ukazały się tylko trzy tomy z wydań specjalnych i wyglądają one tak. Takie są okładki. Są bardzo ładne, są całkowicie inne niż okładki te takie podstawowe i moim zdaniem są naprawdę świetnie zrobione, w ogóle grafik tych okładek, ja jestem zachwycona, jaką on zrobił świetną robotę. Poza tym na każdym rozdziale są takie piękne ilustracje i one, powiem wam, że one są naprawdę bardzo realistyczne i są takie bardzo dokładne.
są bardzo dokładne, bardzo piękne. Powiem wam, że ja naprawdę się zachwycam tymi ilustracjami, no bo one mają zaplanowany każdy detal. To po prostu cieniowanie i to, jak realistyczne są te koty, naprawdę mnie zachwyca za każdym razem. I jeszcze na każdym rozdziale, jak mamy ilustrację, to po ilustracji mamy jedną czarną stronę, co też jest naprawdę super, mega mi się to podoba. I tutaj chyba nie muszę jakoś nic więcej mówić, no bo jednak chyba mało możecie spotkać książek, co każdy rozdział jest takie przepiękne, naprawdę przepiękna ilustracja i bardzo realistyczna, więc no tutaj bez dwóch zdań wygrywa wydanie Specjalne Wojowników. Mimo że wychodzą one bardzo rzadko, to naprawdę są niesamowite i absolutnie nie żałuję tego, że je kupiłam. Jedyne co, to po jakimś czasie troszeczkę się zdziera ten napis na górze, ale to serio, po takim dosyć serio dłuższym czasie, no ale wiecie, te ilustracje, tak piękne, realistyczne ilustracje, co rozdział, nie mogłam koło tego przyjść obojętnie i nie docenić tego, więc oczywiście tutaj wydanie specjalne jest milion razy lepsze. No i słuchajcie, teraz przechodzimy już do dwóch ostatnich książek w tym filmie i wydań specjalnych, jednak uważam, że te wydania specjalnych książek naprawdę to są jedne z najlepszych wydań specjalnych książek, jakie kiedykolwiek widziałam. Teraz mi się przypomniało jeszcze jedno wydanie specjalne, które mam na półce, ale dobra, już nie będziemy po to iść. No ale słuchajcie, to wydanie specjalne, serio, naprawdę, ona jest od Moondrive'a ta książka, ale ona dla mnie tak wygrywa, bo ono jest tak niesamowite, naprawdę tak niesamowite. I chodzi mi tutaj o Szkarłatną Ćmę. Powiem wam, że jak ja nie kupuję wydań specjalnych zazwyczaj, no zrobiłam wyjątek na Wojownikach, ale to wiecie, to co innego, ale jeśli bym miała jakąś książkę kupić sobie w dwóch egzemplarzach i jeśli miałabym sobie kupić wydanie specjalne, to powiem wam, że kupiłabym Szkarłatnej Ćmy wydanie specjalne, mimo że czytałam już tą książkę i znam jej treść. I nawet powiem wam, że ostatnio się zastanawiam, czy nie chciałabym sobie właśnie kupić tego wydania specjalnego na krakowskich targach. Zastanawiam się naprawdę bardzo intensywnie. I już wam mówię, co ma wydanie specjalne. Słuchajcie, wydanie specjalne ma tak: twardą oprawę, barwione brzegi, tasiemkę, ilustrowane wklejki. Czyli w sumie to samo, co mieli Mali Złodzieje, jednak zobaczcie okładkę. Okładka jest całkowicie inna. Całkowicie inna niż wydanie podstawowe. Wydanie podstawowe też ma niesamowitą okładkę. Naprawdę uwielbiam tą okładkę, jednak to wydanie specjalne też. Bardzo się cieszę, że to jest jednak inna okładka. A mimo tego i tak dalej będziemy wiedzieli, o jaką książkę chodzi, bo ta ćma jest bardzo charakterystyczna i to wydanie specjalne jest naprawdę takie piękne, tak bardzo mi się podoba. I brzegi. Brzegi są niesamowite. Też wydaje mi się właśnie, tak samo jak w Małych Złodziejach, te brzegi oddają dla mnie klimat z czasów, w których odbywała się akcja tej książki. Wiem, że to jest może trochę głupie, ale naprawdę te brzegi, ja jestem nimi zachwycona autentycznie, bo są tak piękne jeszcze na górze i na dole, bo nie dość, że tutaj mamy właśnie takie brzegi, te ćmy, co widzicie, to na górze mamy otwarte oczy, a na dole mamy zamknięte oczy. I to też, jakby ja nie widziałam chyba wydania specjalnego, które jakby tutaj ma inne i tutaj ma jeszcze inne, więc tutaj naprawdę wielki plus dla Moondrive'a. Jeśli chodzi o ilustrowane wyklejki, to też mi się one bardzo podobają, ponieważ są bardzo ładnie stworzone i faktycznie jest tutaj dbanie o szczegóły. Jednak jest jeden minus i tutaj słyszałam, jakby zanim czytałam Szkarłatną Ćmę, już słyszałam ten minus, ale po przeczytaniu jeszcze bardziej go zauważam, i to jest to, że na wyklejce na początku, czyli od tej jakby strony okładkowej, główna bohaterka ma rude włosy. A wiecie co? Główna bohaterka w książce nie ma rudych włosów, ponieważ ona ma włosy koloru truskawkowego blondu. I no wiecie, zobaczcie. Truskawkowy blond się chyba trochę różni od rudego, no nie? A jednak tam ilustratorka stwierdziła, że zrobi jej rude włosy i to mam takie trochę, że no nie pasuje to zbytnio. Jednak mimo tego naprawdę bardzo mi się podoba to wydanie specjalne, jest niesamowite i naprawdę serio intensywnie się zastanawiam, czy nie chcę sobie kupić go na targach w Krakowie. Wiem, że wydałabym na to kupę hajsu i mogłabym żałować, chociaż wiecie co, chyba bym nie żałowała, wydałabym na to kupę hajsu, ale takie ładne jest to wydanie, że naprawdę zastanawiam się.
I oczywiście tutaj wydanie specjalne Szkoły Tej Ćmy wygrywa. I teraz ostatnie wydanie specjalne. I powiem wam, też jestem nim zachwycona i zakochana. I naprawdę je uwielbiam. Dla mnie to jest w ogóle wielki szacun, że wydawnictwo je stworzyło, bo no jest przemocarne. I chodzi mi tutaj o Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. No co ja mam tutaj więcej mówić? Ta okładka też jest troszeczkę inna niż okładka ta podstawowa. Jednak ona ma w sobie taki urok. Po pierwsze, barwione brzegi. Te barwione brzegi to są jedne z najpiękniejszych barwionych brzegów, jakie kiedykolwiek w swoim życiu widziałam. Naprawdę. Są niesamowite. Jeszcze, bo to jest w obwalucie i pod obwalutą to jest też takie niesamowite. Tam mamy auto i gwiazdy i te auto i gwiazdy są złote, a reszta to jest taki ciemny, fioletowy, to też ma taki swój taki piękny, niesamowity urok i też ogólnie sama jakby obwaluta jest naprawdę śliczna, naprawdę piękna. Ogólnie ta cała książka dla mnie jest niesamowita, całe jej wydanie, okładka, obwaluta, brzegi są niesamowite i nie wiem w ogóle, czy jest jakakolwiek osoba, która by się ze mną nie zgodziła, bo naprawdę to wydanie specjalne jest niesamowite i ono 1000 razy przebija wydanie normalne. Raczej chyba jego bym sobie nie kupiła, tak wiecie, sama sobie jakbym miała, to raczej bym sobie nie kupiła, ale no naprawdę jest piękne i naprawdę mega szacun dla wydawnictwa, że stworzyło takie arcydzieło. Dobrze, moi drodzy, i tym podobnym akcentem kończymy ten film. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko moja ocena tych wydań specjalnych. Jeśli wy lubicie jakieś wydanie specjalne, którego tutaj zbytnio nie lubię, to spoko, to jest tylko wasze zdanie, to też jest moje tylko zdanie, więc wiecie, z szacunkiem i kulturką, jeśli też chcecie powiedzieć, że waszym zdaniem jakieś wydanie specjalne jest lepsze niż od normalnego, no to też wiecie, kulturalnie w komentarzach. Dajcie mi znać, czy chcielibyście drugą część takiego filmu. Może wy mi napiszcie w komentarzach propozycje właśnie takich wydań specjalnych, które są. Na pewno też wezmę to pod uwagę. No i co, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Życzę wam miłego dnia, bądź z nocy, trzymajcie się, cześć!